Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Ażeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Maranata, przyjdź Panie, przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Maryję, Królową Aniołów, abyśmy czekali z radością i czystym sercem na przyjście Pana. Przyjdź i namaszczaj nas, błogosław to nauczanie, każde słowo, które wypowiem w imię Jezusa. Daj nam moc, miłości Duchu Święty, abyśmy pokonali wszystkie przeciwności naszego życia, abyśmy pokonali wszelkie zło w naszym życiu, cieszyli się miłością Twoją. Shalamara lalalelo kechanon, hamalcha shalam anchalalehenon, alchalech hamalai ason, Adonai, Adonai. Kilka myśli z dwóch czytań, z psalmów, zanim wspólnie razem z wami będę rozważał Ewangelię. Księga proroka Jeremiasza. Tutaj przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiada zbawienie dla Judy, bezpieczeństwo dla Jerozolimy. Ci ludzie, którzy ukryją się w Judei, w Jerozolimie, będą uratowani. Chodzi tu
o ludzi tak naprawdę, którzy kryją się przed złem tego świata w Kościele. W Kościele znajdą wszystkie potrzebne dary, sakramenty, łaski. W Kościele Chrystus objawia się jako ten, który jest naszą sprawiedliwością. Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego trzeba nam troszczyć się o to, żebyśmy mogli przeżywać życie duchowe w uczestnictwie w mszy świętej, przyjmowaniu sakramentów, spowiedzi, Eucharystia, modlitwa. Trzeba nam się o to modlić, dlatego że w niektórych krajach świata między innymi na przykład na Słowacji jest oficjalnie już taki nakaz biskupów słowackich, że wszyscy kapłani, którzy chcą celebrować mszę świętą, muszą być zaszczepieni. I wszyscy, którzy chcą brać udział w Eucharystii, muszą być zaszczepieni. Czyli kto nie jest zaszczepiony, nie może wejść do kościoła. Nie może przyjmować sakramentów, nie może się modlić. Nie może się wyspowiadać, jeżeli jest w grzechach ciężkich. Nie może przyjąć komunii świętej, którą pragnie. A to są sakramenty zbawienia. Doszło do czegoś strasznego w Kościele i w świecie, ale szczególnie w Kościele. Bez szczepionki nie można przyjąć sakramentów. To jest przykład słowacki. To jest straszne. Nigdy nie było czegoś takiego w Kościele i w historii. Warunek bycia w Kościele. Dlatego trzeba nam modlić się o to, żeby ta herezja covidianizmu, która ogarnęła cały Kościół i w niektórych miejscach na świecie jest w takiej strasznej formie, jak między innymi na Słowacji, gdzie wszystko jest podporządkowane właśnie temu, covidowi. Gdzie jest wszystko tak przeżywane, jakby to było najważniejsze. Jakby czciło się covida, jakby był świętym. Czci się szczepionkę, jakby była świętą szczepionką. A to przecież sakramenty są święte. Eucharystia, spowiedź i inne sakramenty. To jest święte i to nam daje zbawienie. Więc mówię o takim wielkim zagrożeniu, o takiej herezji covidianizmu, która jest tak perfidna i tak niebezpieczna dla Kościoła, jak nigdy wcześniej nie było takich herezji tak niebezpiecznych. Były herezje w ciągu wieków, które powodowały cierpienie Kościoła, chrześcijan, podziały, niezgodę, nienawiść. Między innymi w IV wieku była taka herezja arianizmu, polegająca na tym, że jeden z kapłanów katolickich, Ariusz, wymyślił taką herezję, że Chrystus nie jest Bogiem człowiekiem, tylko jest człowiekiem szczególnie wybranym przez Boga Ojca, przebóstwionym, ale człowiekiem. I to jest herezja. I to była herezja bardzo niebezpieczna, bo bardzo wielu biskupów duchownych, świeckich uwierzyło w tą herezję. Tak, Jezus nie jest na równi z Ojcem, odwiecznym Bogiem, który jako druga osoba Trójcy, Syn Boży, że nie stał się człowiekiem, albo że, no właśnie, że to odrzuca się, że Syn Boży jako Syn Boży, jako druga osoba Trójcy, bóstwo i człowieczeństwo, Syn Boży Jezus, że to odrzucał ten właśnie kapłan Ariusz i bardzo wielu ludzi, bardzo wielu duchownych. I prawie doszło do tego, że prawie wszyscy uwierzyli w tą herezję, odrzucając, że Jezus jest Bogiem, tylko że jest nadzwyczajnym człowiekiem.
był święty Atanazy i niewielka liczba duchownych i świeckich, która się temu sprzeciwiała. I oficjalnie teraz, czy w dokumentach Kościoła, czy w książkach opisujących tą historię Kościoła, mówi się, że gdyby nie ci ludzie, Kościół stałby się Kościołem rzymsko-ariańskim, a nie rzymsko-katolickim. Bardzo niebezpieczna herezja. I takich było więcej. A teraz jest herezja covidianizmu. Ona jest bardzo niebezpieczna. To nie tylko chodzi o COVID-a, o wirusa, który jest podobny do grypy. Ale chodzi o to, żeby wykorzystać to do tego, żeby Kościół zniewolić, osłabić, podzielić i podporządkować. Jak niektórzy duchowni mówią, musimy słuchać rządów, tego rządu czy tamtego na całym świecie. To jest herezja. Nie mamy słuchać rządów, mamy słuchać naszych przełożonych, biskupów, Ojca Świętego, Kościoła, nauki Kościoła, a przede wszystkim samego Chrystusa, który daje nam w Ewangelii naukę, jak osiągnąć życie wieczne. Mamy przede wszystkim słuchać Jego. I nie może być tak, że nawet udzielanie Komunii Świętej jest temu podporządkowane, że zniechęca się do przyjmowania Komunii Świętej albo zabrania wręcz w niektórych miejscach świata do Komunii Świętej naklęcząco do ust. Gani się to, prześladuje. A wymusza się na stojąco do dłoni i dochodzi często do profanacji. Kapłani, którzy też w wielu miejscach świata ciągle się psikają różnymi tymi płynami w Eucharystii, aż do przesady, publicznie pokazując cześć ku czci COVID-a. Tak się psikają, że po prostu już nie można wytrzymać po prostu zapachu tego płynu. Jedna osoba chciała przyjąć Komunię Świętą do ust naklęcząco. To jeden z kapłanów taki był wystraszony, że właśnie jeszcze dodatkowo psikał sobie ręce i potem jeszcze psiknął na Komunię Świętą, żeby udzielić Komunii Świętej tej osobie. To jest prawdziwe. Słyszałem to od osoby, która to doświadczyła. To nie jest wymyślone. Przerażające. I to jest covidianizm. To nie, że ja sobie coś to wymyśliłem, tylko to jest niebezpieczna herezja. I niektórzy nieprzyjaciele Kościoła tak wniknęli w struktury Kościoła, że chcą właśnie uczynić z Kościoła rzymskokatolickiego Kościół rzymskokowidiański. Tak jak kiedyś była taka próba, żeby uczynić Kościół właśnie ariański. Jeżeli się zmusza do noszenia maseczek, jeżeli się zmusza do używania płynów, jeżeli się w wielu miejscach świata zmusza ludzi do tego właśnie, żeby się szczepili, zanim pójdą do Kościoła, to jest właśnie to. Gdzie w wielu miejscach świata kościoły są puste i kapłani odprawiają sami mszę świętą albo z bardzo niewielką liczbą ludzi, którzy są wystraszeni, przerażeni, że może przyjdzie policja, że może będą mandaty. Więc to są te objawy tej herezji. Dlatego trzeba się modlić o to, żeby ta herezja upadła. Ona już szkodzi Kościołowi i może jeszcze bardziej zaszkodzić. Dlatego też trzeba się modlić o wiarę dla nas wszystkich, żebyśmy nie poddali się tej dyktaturze, temu reżimowi. To może nas ciągle tym straszą. Fanatycznemu wręcz choremu podejściu do zdrowia i do życia. Na wszelką cenę być zdrowym i żyć. To jest herezja. To jest zakłamanie. My chcemy żyć wiecznie. A zdrowie i życie na ziemi
tyle, ile jest to potrzebne, żeby właśnie wypełnić swoje obowiązki chrześcijańskie, czynić dobro. Tak, dziękujemy Panu Bogu za życie przecież, które nam dał. Dziękujemy też za zdrowie. Ale kiedy doświadczamy cierpienia, choroby, też to przyjmujemy z wiarą, choć jest to czasem dla nas bolesne, że to jest udział w krzyżu Chrystusa, aby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego ten paniczny lęk to nie jest od Chrystusa przecież. To naprawdę przeraża. Dlatego Chrystus chce nas od tego uwolnić. I oby to nie było w naszym kraju, żeby to, co jest na Słowacji, nie powtórzyło się u nas. Wejść do kościoła musisz być zaszczepiony. Co to jest w ogóle? Kto to wymyślił? Co to za warunek? Chrystus nie powiedział nigdy, chcesz być zbawiony, musisz się zaszczepić. Albo w przyszłości, słuchajcie, będą szczepionki, to musicie się zaszczepić, bo inaczej nie będziecie zbawieni. Jaki absurd. To tylko może wymyśleć ktoś, kto jest przeciwnikiem Kościoła. Ktoś może w Kościele, ale szkodzi Kościołowi i nie kocha Chrystusa ani Kościoła. Ile było w ciągu wieków zaraz różnych chorób, niebezpieczeństw i Kościół zawsze był miejscem, gdzie ludzie znajdowali ukojenie, pokrzepienie, łaskę Bożą, uzdrowienie duszy i ciała. Im bardziej gdzieś jakaś zaraza szalała, tym bardziej kościoły były otwarte. Nabożeństwa, procesje, mnóstwo ludzi garnęło się do Boga, do kościoła, nawracało się. I tak powinno właśnie być. W każdym doświadczeniu cierpienia ludzkości, czy naszej ojczyzny między innymi, każdego z was. Dlatego dobrze, że tu też jesteście, że oglądacie, że słuchacie. I nie bójcie się. W Polsce już jest ta dyktatura, ale oby nie była gorsza. Trzeba nam się temu sprzeciwiać z wiarą, modlitwą. Sprzeciwiać temu szaleństwu. I dzisiejsza Ewangelia w tym sensie również też się wypełnia. Zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Ludzie mdleć będą ze strachu. W oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Naprawdę, wręcz dosłownie, niektórzy ludzie mdleją ze strachu, widząc, co się dzieje w Polsce, na świecie. Są przerażeni. Kto ich uspokoi? Kto przyniesie im ukojenie, ulgę? Kto powie, nie bójcie się, ja jestem z wami? To Chrystus. Chrystus w Ewangelii świętego Jana powiedział, nie bójcie się odwagi. Ja jestem z wami przez wszystkie dni waszego życia, przez wszystkie dni tego świata. Przecież nie powiedział, bójcie się strasznie, bądźcie przerażeni, bo to, co przyjdzie na was, to będzie tak straszne. Ale nie bójcie się, nie lękajcie się. Więc Chrystus dzisiaj mówi nam o tym, żebyśmy uważali na serce nasze, co nas obciąża, co nas dręczy. Co nas smuci i rani, żeby uważać na ciężary grzechowe. I tutaj podaję między innymi obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne. To może tak serce zgnębić, przybić, jeżeli się tylko człowiek odda temu, troskom doczesnym albo nałogom, no to przecież po człowieku, po jego życiu. Jakie to jest życie skupione tylko wobec tego, żeby pić, najeść się, pobawić, troszczyć się tylko o sprawy tego świata materialne i nic więcej. Jakie to smutne życie, obciążone grzechami. Wtedy, kiedy Chrystus się pojawi nagle, bo przyjdzie nagle, to przyjście będzie w jednym momencie. Nagle stanie Chrystus przed wszystkimi ludźmi, z aniołami. To nie będzie trwało przyjście Chrystusa latami, godzinami, tylko to będzie moment, chwila. I się pojawi. I wszyscy ludzie doświadczą tego w jednym momencie. O tym mówi Pan. Dlatego Chrystus mówi, niech twoje serce i moje będzie wolne właśnie od tego, żeby twoje serce nie było obciążone tym złem, tym lękiem, tym smutkiem o ten świat.
żebyśmy nie bali się. Tylko podnieśli nasze głowy, wpierw nabierając Ducha Świętego. Zbliża się nasze odkupienie. Przecież to jest wspaniałe. I Kościół o tym głosi i o tym dzisiaj słyszymy w czasie pierwszej niedzieli Adwentu, początek nowego roku liturgicznego. I to nam Chrystus, zobaczcie, co mówi na początku tego roku liturgicznego, kościelnego. Jak nas podnosi, jak nas pokrzepia. Cokolwiek teraz przeżywasz, może o wielką udrękę swojego ducha, swojego ciała, swojego życia, swojej rodzinie. Może naprawdę jesteś przerażony, wystraszony. Podnieś swoją głowę, swoje serce. Przybliż się do Chrystusa. Jak wielu Chrystus w ostatnich czasach wiele osób uzdrawia, że tych uzdrowień jest mnóstwo, jest bardzo dużo, jest ich i będzie ich jeszcze więcej. Tylko potrzebna jest nasza wiara. Potrzebne jest nasze pokorne proszenie. Panie, widzisz, boję się. Straszą mnie COVID-ami, szczepionkami, podwyżkami, imigrantami na granicy, wojną, innymi sprawami. Może twoja żona straszy cię rozwodem. Może ty mówisz do żony, odejdę od ciebie i unieważnię ten związek. Poszukam sobie kogoś innego. Może się boisz, że wszystko stracisz w jednym momencie. Pracę, mieszkanie, rodzinę, nawet samochód, wszystko. Może masz takie lęki. Może jesteś tutaj i myślisz, że jesteś ciężko chory i niedługo umrzesz i koniec. Może słuchasz też tego i podobnie myślisz, bo chorujesz na nowotwór. Albo jesteś w stanie krytycznym i jeszcze modlisz się, jeszcze łączysz się z nami w modlitwie. Pan Jezus wie, w jakimkolwiek jesteś stanie, doświadczeniu. On wie, co przeżywasz. I On jest z tobą. I On chce być z tobą. I chce, żebyś także czuwał i modlił się. Abyś modlił się do Niego. I nie lękał się, bo modlitwa przynosi pokój, ukojenie. Chrystus, kiedy modlimy się, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zapewnia, że wszystko, co potrzebujemy, da nam dla naszego zbawienia. Niektóre osoby też, które tutaj piszą modlitwy do nas, intencje, proszą, że przyjeżdżają. Niektóre przyjechały tutaj i otrzymały to łaskę uzdrowienia. Ale niektóre otrzymały łaskę pojednania się z Bogiem i odeszły z tego świata, ale do Niego. I trwają w Jego miłości, w Jego pokoju. Dlatego to dzisiejsze żywe słowo jest właśnie po to. Nie lękaj się. Chrystus przychodzi do twojego serca teraz poprzez to słowo. Poprzez dar sakramentu Eucharystii, miłości. To jest lekarstwo. To cię uchroni od wielu nieszczęść tego świata. Jak sam Chrystus powiedział, jeżeli będziecie się modlili i czuwali, to unikniecie tego wszystkiego, co ma nastąpić, co ma przyjść na ten biedny świat. Wiele nieszczęść spada na ten świat i spadnie jeszcze więcej. Mój świat się nie nawraca. Mój świat uporczywie trwa w swojej bezbożności, zatwardziałości. Dlatego dla niektórych przyjście Chrystusa będzie jak potrzask, którym jak się zwierzę łapie, niespodziewanie wpada w sidło, z którego nie może się uwolnić. Panie, przyjdź do nas. Pragniemy Ciebie. Potrzebujemy, oczekujemy. Wybacz nam otępienie naszego umysłu, oziębłość naszych serc, byle jakość często naszej wiary i naszych modlitw. Ale wołamy do Ciebie mimo wszystko, mimo naszej nędzy, a może właśnie dlatego, że tyle w nas jest biedy i nędzy, cierpienia, chorób, zranień, urazów, smutku, lęku, właśnie strachu. Przyjdź i uwolnij nas od tego wszystkiego. Przyjdź, umiłowany Panie, i uwolni nasze serca od duchowego także obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Od tego wszystkiego, co nam zabiera spokój,
że myślimy tylko o tym, a nie o Tobie. Chcemy myśleć o Tobie. Chcemy w tym czasie więcej modlić się, wyciszyć się. Ten świat przeminie, ale przecież nie Ty i Twoje słowo. Chcemy czuwać i modlić się w pokoju i nie pozwól, żeby ktokolwiek zabrał nam ten pokój, Panie. Tak, błogosław to nauczanie, błogosław to słowo. I daj nam łaskę, aby też w Kościele w Polsce, abyśmy mogli przyjmować sakramenty, aby nikt nas nie straszył w przyszłości, że musimy być zaszczepieni albo wytestowani, żeby przyjść do Ciebie. Daj nam łaskę, aby Kościoły zawsze były otwarte. Aby nie powtórzyło się to, co było też w naszej ojczyźnie. Abyśmy mogli modlić się do Ciebie. Prosimy o ten dar. I przychodzić, kiedy chcemy, do Ciebie. I być z Tobą. Być z aniołami. Przy Twoich ołtarzach. I radować się Twoją piękną obecnością i miłością. Co z tego, że nawet księżyc będzie się zmieniał, czy słońce, czy na gwiazdach będą znaki, czy nawet będzie huk morza, jego nawałnicy. Nie boimy się tego, jeżeli Ty będziesz z nami. Panie, już teraz dziękujemy Ci za to, że kiedyś ujrzymy Cię w chwale. Jezu, Synu Człowieczy, Synu Boży, kiedy będziesz przychodził w obłoku z mocą i wielką chwałą, z aniołami.